innowacja to jest dążenie do wypracowania nowych rozwiązań albo modyfikowania starych o uzupełnienie poprzez wprowadzenie nowych, nowatorskich aplikacji. Innowacja to nowy sposób patrzenia na stare problemy. Innowacja tak rozumiana może dotyczyć sposobu dostarczania usług, może dotyczyć samych usług, może dotyczyć procesów, może dotyczyć procesów zarządczych. Pojawił się problem długiej weryfikacji wniosków, które przekazywaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, do kontroli administracyjnej. Po zrobieniu kilku wywiadów z urzędnikami dowiedzieliśmy się, że wnioski są złej jakości i to przedłuża jakby całą procedurę. No, odpowiedzią na to jest właśnie program Startup na Start. Innowacyjność polega głównie na tym, że pracujemy indywidualnie z naszymi wnioskodawcami, tworząc z nimi modele biznesowe dopasowane na miarę potrzeb i tak, aby ta firma przynosiła w przyszłości zyski. Wydaje mi się, że też fajnym pomysłem i to też jest dosyć innowacyjne jest to, że przemycamy troszeczkę społeczną odpowiedzialność biznesu przy tworzeniu tych modeli biznesowych i też tematy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu. W tej chwili umowy ma podpisane około 100 osób, 100 przedsiębiorców, natomiast przed nami kolejny nabór i kolejne 20-30 osób uzyska wsparcie. Docelowo myślę, że spokojnie 140-150 osób z terenu ziemi kłodzkiej uzyska wsparcie i stanie się przedsiębiorcami. Od początku września do połowy listopada, czyli w okresie tradycyjnych odłowów, na terenie 8 gmin Doliny Baryczy odbywa się rokrocznie Festiwal Karpiowych Różnorodności. To, co wyróżnia Dni Karpia, to to, że właściwie jesteśmy koordynatorami tych wydarzeń, a organizatorami są poszczególni partnerzy. My zbieramy to w program, promujemy. Każdy organizator planuje wydarzenia, następnie wprowadza je do naszego wspólnego serwisu, gdzie są one akceptowane przez Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Po wtórnej akceptacji mamy czas na uzupełnienia, drobne poprawki i całość ponownie jest przez nas akceptowana. Także wydarzenie pojawia się na stronie. Kalendarium automatycznie tworzy się, zbiera się z tego, co partnerzy zgłoszą. System Dni Karpia automatycznie oprócz danych o wydarzeniu, oprócz bazy zdjęć, zbiera też w postaci generatora danych takie podstawowe informacje, które są nam pomocne w organizacji i komunikacji. Kto jakie zapotrzebowanie ma na informatory i na plakaty, tu nam zlicza sumy. Kto chce jakie banery, bo też robi wspólne banery w przestrzeni publicznej, jakie vouchery kto przekazał i na co w ramach nagrodobrania, wejściówki dla mediów, czyli też system wspomagania pracy z mediami. Organizatorzy oferują tutaj wejściówki i media organizują konkursy. Akcja Nagrodobranie, które wdrożyliśmy na Dniach Karpia, to myślę jest unikatowy system, którego nie ma w Polsce. Każdy uczestnik wydarzeń z puli nagród może sobie wybrać nagrodę. W zamian za to zostawia u nas opinię na temat wydarzenia, metryczkę swoją oraz swoje kontakty. Dlatego tworzymy też bazę danych, mamy informacje, jak udoskonalać wydarzenie na następny rok. Innowacją tak naprawdę jest również nasz projekt. Projekt realizowany przez Dolnośląską Sieć Partnerstw we współpracy z sektorem nauki. Dzisiaj transfer wiedzy do praktyki instytucjonalnej, współpraca między środowiskiem akademickim a osobami, które realizują działalność na obszarach wiejskich, należy ciągle do nowości. Będziemy starali się może wzmocnić współpracę między lokalnymi grupami działania a sektorem badawczo-rozwojowym, jak zwykle poprzez sieciowanie, poprzez animacje. Nasze ewaluacje pokazują, że jest to wbrew jakby takim pozorom bardzo, bardzo efektywny sposób na dostarczenie jakby cały czas inspiracji, a także projekty współpracy.